Ja jako mieszkaniec Świętochłowic bardzo wyczekiwałem takich wydarzeń, a cieszę się, że możemy je współorganizować, bo widać chęć tego, aby słyszeć nie tylko reksienników, ale przede wszystkim, żeby widzieć tych, którzy tworzą całą tą aurę. Na pewno to są nazwiska, które przyciągają mieszkańców na takie wydarzenia i na pewno to są te kolejne iskierki, które mają zmobilizować wszystkich, cały świat żużlowy do tego, żeby rzeczywiście ta liga tutaj do Świętochłowic wróciła. Być może nie było cały czas pieniędzy na to, być może nie było dotacji, nie było trybun, nie było stadionu, ale były serca ludzi, które zachowały ten żużel w sobie, pozwoliły przetrwać. Cieszymy się, że tutaj to dzisiejsze wydarzenie może być takim preludium do tego, co będzie się działo na Stadionie Śląskim. Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska zasługuje na to, żeby odbywały się tutaj bardzo wysokiej rangi wydarzenia. Stąd bardzo się cieszę, że SEK odbędzie się właśnie w Chorzowie 21 września. Możemy po prostu w całym Śląsku pokazać, że jedna żużlowa rodzina może zrobić bardzo wiele.